Dzięki dobrej współpracy i kontaktom z zarządem województwa zespół oświatowo-sportowy Baza otrzymał nowy sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Nowy samochód, który przyda się do przewozu uczniów oraz sprzętu, to tylko jeden z prezentów od marszałka Jacka Protasa. Wśród darów od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się dwa pontony trenerskie, silnik zaburtowy, przyczepa do transportu łodzi. Modernizacji doczekało się także boisko szkolne, gdzie pojawiła się m.in. ściana do tenisa ziemnego. W ubiegłym roku wystąpiliśmy do zarządu województwa i do sejmiku z prośbą o pomoc w zakupie sprzętu dla zespołu oświatowo-sportowego Baza. Spotkało się to z przychylnością, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Zresztą władze województwa zawsze doceniały sukcesy naszego zespołu i dzięki temu w tym roku zakupiliśmy z tych pieniędzy, a była to kwota 200 tysięcy, czyli pokaźna kwota, zakupiliśmy samochód do przewozu uczniów na zawody, na regaty, zakupiliśmy ponton asekuracyjny, właściwie dwa pontony i silnik oraz przyczepę do przewozu łodzi, a także została wybudowana ściana do tenisa ziemnego, bo takie elementy tego typu sportu też są uprawiane w tym zespole, a także można było zakupić materiały do częściowego remontu samej szkoły. Zarząd województwa docenia starania lokalnych władz i podkreśla, że dobre działania i dobre inwestycje lokalnych władz zawsze znajdą aprobatę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Faktycznie robiliśmy lobbying, żeby ten sprzęt znalazł się w bazie, bo młodzież, która wyjeżdża na zawody, miała problemy z środkami komunikacji, a więc zakupiony ten samochód, który za mną stoi, będzie na wiele lat służył i umożliwiał uczestnictwo w zawodach, bo przecież to nie tylko na terenie kraju, ale również na terenie Europy odbywają się zawody i tam trzeba po prostu dojechać, trzeba dojechać sprzętem bezpiecznym, żeby bezpiecznie też wrócić. Cieszę się bardzo, że zespół szkół tutaj akurat uzyskał tą pomoc, nie jest to pierwsza pomoc, powiem, że na Brzeże jest robione również z programów unijnych, które tutaj widzimy, czyli myślę, że w przyszłości w ogóle, jeżeli chodzi o organ założycielski, Baza wraz z zespołem szkół przejdzie pod samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i takie byłoby moje w tej chwili życzenie. Jest wstępna zgoda zarządu województwa do tego, żeby przejąć szkołę. Uważamy, że warto, ażeby mocniejszy samorząd, jakim jest województwo, przejął prowadzenie tej placówki. Będziemy mieli większe możliwości finansowe, większe możliwości organizacyjne po to, żeby szkołę podnieść na jeszcze wyższy poziom nauczania, ale i również przygotowania zawodników. Myślę, że jest duża szansa na przejęcie już z dniem 1 stycznia roku przyszłego. Bardzo byśmy tego chcieli. Sfinansowanie modernizacji boiska i zakup sprzętu to nie jedyne prezenty, jakie przywiózł marszałek do powiatu mrągowskiego. Samorząd województwa zakupił także łódź klasy Bajt 2 dla Sary Piaseckiej. Jej wartość to około 20 tysięcy złotych.